Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku Speed Simulator X i dzisiaj przetestujemy w końcu kopalnię tak totalnie pod nowe bonusy, ponieważ mam Royalty, mam Diamonds oraz mam Diamond Baglack i oczywiście Diamond Bagmaster. Są to wszystkie nowe bonusy, oczywiście multiplayer jest bez sensu, ponieważ on zwiększa tam coiny, więc to nas aktualnie nie interesuje. I na sam początek w tym odcinku wam powiem, że jeżeli zostawicie łapkę w górę i suba, to na pewno będziecie mieli najlepszy sposób, będziecie robili tym najlepszym sposobem dużo gemów w kopalni, a przynajmniej właśnie to sprawdzimy. Odpalę sobie wszystkie potki, tak naprawdę nie muszę, wystarczy tylko obrażenia, ale wydaje mi się, że jak już wszystko, to po prostu odpalamy wszystko. I pokażę wam też w tym odcinku takie w ogóle najlepsze sposoby na zarobek gemów, bo oczywiście kopalnia nadal moim zdaniem nie jest taka, no taka mega dobra, aczkolwiek na pewno została mocno zbuffowana. To jakby, no tego nie można odjąć, że została zbuffowana. Będę używał widzowie 6 huge'y i moich przerobionych na Diamond Baglack peciszków, tych, które są oczywiście hardcore, ponieważ je jest łatwo zdobyć i w sumie Spring Beach, tam Chief Monkey, cokolwiek, w Dark Matter, w Shiny, oczywiście w Dark Matter najlepiej, żeby były, żebyście jednak tej mocy dość sporo mieli. Oczywiście tych huge'y nie będę tutaj używał, no i słuchajcie, mamy tutaj huge'yki, którymi no po prostu sobie troszkę pomogę, no bo huge'y są dość silne. Poza tym ten ma Diamond 100, także Mibo mi pomoże troszeczkę tutaj rozwalać, Chest Breaker też się przyda, Strength 5 i zobaczymy, jak z taką ekipą, w której dosłownie widzowie mamy ile? Mamy 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 peciszków, 14 petów pod Diamond Baglack, Diamond albo Royalty. Czy w ogóle będzie nam jakkolwiek lepiej leciało? Oczywiście pamiętajmy też o tym, że ja mam potkę na Triple Diamonds i ją też sobie sprawdzimy, jak dużo mógłbym wyrobić. Oczywiście no niestety ta potka aktualnie jest wyłączona z kupna. Mam nadzieję, że ją przerobią na tyle. Okej, to wygląda całkiem spoko w tych tysiącach, ładnie tutaj leci. Ale Diamond Baglack powinien nam dawać więcej troszkę, tylko czemu to się nie wczytało? Tekstury mi się chyba nie wczytały, także ciekawie. Okej, nawalamy. I widzowie, jakby pierwsza rzecz, która została zmieniona, to to, że jak macie pasa, słuchajcie, tego, czyli super magnet, to normalnie te worki do was lecą. Wcześniej trzeba było pod nie tak podchodzić, to było takie dość męczące, irytujące, ale postanowili, że jednak, zobaczcie, te worki będą leciały do nas i to bardzo szybciutko, także w dziesiątkach tysięcy można tych gemów zarobić. Jeżeli macie royalty, jeżeli macie takie w miarę fajne bonusy jak Diamond Baglack i tak dalej, zwłaszcza na te bugi, bo zaraz wam pokażę w drugim świecie, co się będzie działo, zwłaszcza bugi, tu mamy 5 razy diamonds i słuchajcie, te bugi sprawiają, że bardzo od, no jakby oddają, tak? Bardzo jesteśmy wtedy na plus. Oczywiście to nadal nie jest to, czego byśmy chcieli, bo fajnie by było zarabiać tak w milionach. Oczywiście, o widzowie, wiem co zrobimy. Przetestujemy sobie, jak dużo dostanę, ale słuchajcie, schowamy sobie depozyt, dobra, i tutaj damy do, nie wiem, tyle ile się da, proszę bardzo, żebyśmy mieli takie porównanie totalnie fair, totalnie pokazujące, ile zdobędę. Więc widzowie, w tym momencie tak mniej więcej w minutkę sobie ponawalam w te gemy, zobaczymy, jak dużo ich zarobię z moją drużyną. 20 petów, w tym 6 huge i 14 peciszków, które mają Royalty, Diamonds albo Diamond Baglack, bądź Diamond Bagmaster. Wszystko to jest oczywiście pod farmę diamentów i zobaczmy, jak w pierwszym świecie to oddaje. Oczywiście te niewczytane teksturki wyglądają dość dziwnie. Jeżeli polecą nam bugi, to będzie spoko. Jeżeli tych bugów będzie mało, to zakładam, że też będziemy mieli dość mało. Zobaczmy, jak nam to pójdzie. No na razie mamy 100 tysięcy, co nie jest jakąś niesamowitą liczbą, ale jakby tak troszkę posiedzieć, to jednak wiecie. O, nic nie spada. Dobra, to troszeczkę się pośpieszyłem. Znaczy mega mi to szybko idzie. O, nie odebrałem gifta, w sumie to dostanę gemy. A, nieważne widzowie. I tak widzimy, jak to idzie. Idzie to w dziesiątkach tysięcy. Wcześniej mieliśmy na samym początku, jak Preston wypuścił tą aktualizację, to mieliśmy może 100, może 250, no max 400 diamentów na takiego tika, na takie wiecie, myślę, nie na tika, tylko po prostu z takiej skałki. O, 25 razy diamond. Okej, to już całkiem ładnie wysypało i powiem wam, że na pewno da się tutaj zarobić miliony, jeżeli troszkę posiedzicie, ale czy to jest na tyle opłacalne, żeby poświęcać swój czas właśnie na kopanie w tej kopalni? No, tak mi się wydaje, że nadal nie. Jeżeli oni tego nie zbuffują, to nadal jest to mało opłacalne. Mamy 300 tysięcy, powiedzmy, w minutkę, no odebrałem free gifta, to 200 tysięcy, powiedzmy, w minutkę. Sorki za tego gifta, ale jakoś tak mam przyzwyczajenie, że odbieram sobie te gifty. Okej, sprawdźmy drugi świat, bo ten jest o wiele przyjemniejszy. Nie wiem, dlaczego mi się te diamenty nie czytały, ale ten świat jest o tyle przyjemniejszy, że leci o wiele więcej bugów. Zobaczcie to, jak te bugi tu fruną i naprawdę w tym momencie muszę przyznać, że da się coś zarobić. Zobaczcie to, mamy drugi świat, w którym nie uwalniamy huge'a, nie musimy tego huge'a uwolnić. Tutaj chyba było ile? 100 milionów diamentów trzeba było zapłacić, także nie ma tak źle i powiem wam, że naprawdę jak macie w miarę silne peciki jak ja, no to można tutaj nieźle chyba to... O, czwórki chyba mi wypadły. Jeżeli wypadnie wam prezent, a nie bugi, to w ogóle jesteście mega do przodu, bo to naprawdę dużo daje. Zobaczcie, rozwalam to i
i naprawdę w tym momencie mam już milion. Także powiem szczerze, że na pewno zostało to zbuffowane, ale jeszcze nie na tyle, co byśmy chcieli, to na pewno. Aczkolwiek, no, buffy jakieś widać, co nie? No bo zobaczcie, w tej drugiej krainie, jeżeli polecą nam te bugi, a mam właśnie ulepszenia, mam enchanty na te, żeby te bugi wylatywały częściej, to naprawdę ładniej to nam idzie. Powinienem chyba wysyłać je jako single, czekajcie. Jakbym odpalał te peciszki jako single, raczej byłoby łatwiej, dobra. Odpalmy tutaj, 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 tutaj. Tutaj możemy walnąć, a w sumie dwa tam dałem, nieważne, jednego tutaj, widzowie, i w tym momencie całkiem nieźle nam się to wszystko zarabia. Możemy oczywiście wysyłać moje peciki dalej, dajmy na jakieś na skrzynkę, dobra, wyjdziecie na skrzynkę tutaj kolejnego i w tym momencie, farmiąc w ten sposób, widzowie, możecie całkiem nieźle zarobić, no bo zobaczcie to, jeżeli macie podobny team jak ja, no to całkiem nieźle to idzie, no zobaczcie, w tym momencie mamy już 3 miliony. No nie powiem, że to jest jakaś niesamowita metoda i to jest lepsze od tradingu, bo trading zawsze będzie lepszy i właśnie to jest to, o czym chciałem powiedzieć, widzowie. Trading i tak bardziej wam odda. Jeżeli będziecie sobie tradować, tylko do tego musicie mieć jakiegoś huge'a na start. Jeżeli zaczniecie tradować, cokolwiek wiecie z tym robić, na pewno będziecie bardziej do przodu niż w takiej kopalni. Ale jeżeli sobie wbiliście do tej kopalni, wydaliście 100 milionów, to na pewno te 100 milionów w miarę szybko z takimi petami, z tymi enchantami, jak wam bugi będą leciały dobrze, to jesteście w stanie całkiem szybko to odrobić, no a później zarabiać już dla siebie. Nie wiem, czy opłaca się uwalniać huge'a, ponieważ ten ostatni świat, no umówmy się, jest dość słaby. Zaraz wam pokażę dlaczego i tak sobie to testowałem i nie ma jakiegoś większego szału. Dobra, rozwalmy już tą skrzynkę, ustawmy sobie na all i w tym momencie, widzowie, odpalmy to, dobra, dajmy na skrzynkę wszystkie. Ile nam wyleci ze skrzyni? Uwaga! Okej, tych bugów poszło całkiem dużo, aż się prawie zadławiłem, co jest? Ale to i tak nie jest dużo, bo 2 miliony z bugów, których widziałem całkiem sporo. No szkoda, jakby wyleciały te z wyższego tieru, to może by całkiem nieźle to poszło. Dobra, oddajmy nasze gemy, 6 milionów zarobione i zobaczmy ostatni świat, który jest naprawdę cięższy do rozwalenia. O, tutaj mamy 25 razy diamonds, zobaczcie to. Zobaczymy, jak odda 25 razy diamonds. Mógłbym też sprawdzić oczywiście... Ej, tutaj to całkiem to leci, przyjemnie bym powiedział. 25 razy diamond, mamy już 300 tysięcy i jeszcze wypadną bugi, prawda? No albo nie wypadną, serio bugi nie wypadły? Mam tyle pecisków pod bugi i dosłownie nie poszło, ciekawe. Upgrade 2% jeszcze mamy, no co jest, halo? W ogóle tą skrzynkę też sobie można by rozwalić, ale ja uważam, że ta skrzynia jest tak bardzo nieopłacalna, że to jest masakra, nie? Tutaj akurat najgorzej chyba to siedzi. No jakby ten ostatni świat za uwolnienie huge'a absolutnie się nie opłaca. No powiedzmy sobie to szczerze, akurat tutaj zarobek jest taki... No, jeżeli klikacie w miarę szybko na drugim świecie, to zobaczcie, że jesteście w stanie wykręcić podobne wyniki. No, mam dopiero co... Zobaczcie, jak długo muszę rozwalać tą skrzynię. A co dopiero jakbym był na hardkorze, bo przypominam, że jestem na normalu. A tutaj na tym jakby podejściu, no powiem wam szczerze, rozbijemy sobie tą skrzynię, zobaczymy ile nam wyleci. Tej dużej nawet nie tykam, bo to totalnie jest nieopłacalne. I słuchajcie, mam milion gemów, gdzie w tamtym miejscu... Wydaje mi się, że ten drugi świat jest najlepszy. Jakoś tak... No totalnie moim zdaniem na drugim świecie najlepiej się farmi i to wam mogę powiedzieć, bo jak widzicie tutaj bardzo długo się czeka, zwłaszcza jak macie mniej huge, no ja używam nawet huge, widzowie, i 30 ku peciszków, jakbym miał 100 ku, no na pewno byłoby łatwiej, to prawda, ale też taki typowy gracz, no ciężko będzie mu kupić jakiegoś peta na 100 ku, to jest naprawdę, no jest wydatek i to w bilionach. W sensie, no zakładam, że ciężko by było. Mamy 10 razy diamonds, ja to rozbijam, zobaczymy ile dostaniemy, ale zakładam, że najlepszy świat do farmienia jest ten drugi, pierwszy i drugi. Bo pierwszy jest za tam milion, drugi za 100 milionów, jeżeli dobrze pamiętam, a trzeci za huge'a, co się absolutnie nie opłaca, bo zobaczcie, mam milion w tak długim czasie, kiedy do was mówię, więc no milion, a huge za 13b aktualnie, czy tam nawet 14b jest huge hellrock, no najtaniej kupicie za 12, był kiedyś po 9, pamiętam, no i powiem wam, że no absolutnie się to nie opłaca, prosta sprawa. Dobra, zobaczymy ile wyleci i wtedy powiem, czy się nie opłaca. Triple Diamonds jednak nie będę używał, zostawię to sobie na pamiątkę, bo to jest wyłączone, mam dwie podki, zobaczymy ile nam leci, tak wiecie, no bo i tak tego nie kupicie, więc nie będę pokazywał ile dostaję z Triple Diamonds, bo to by było oszustwo. Dobra, widzowie, rozwalamy tą skrzynkę 10 razy Diamonds, stoję tutaj bardzo długo, mam 2 miliony, a z samej skrzyni czy polecą mi bugi z takimi petami? O, czwórka poleciała! Dobra, dobra, widzowie. Okej, okay, prawdopodobnie zmienię zdanie, ponieważ czekanie tutaj... Powiem tak, jeżeli chcecie więcej awczyć, to trzecia kraina, ale wciąż nie opłaca... Najgorsze jest to, że wciąż nie opłaca się tutaj oddawać huge'a, co nie? Ale jeżeli już nawet oddaliście, to trzecia kraina jak bardziej awczycie, a druga jeżeli chcecie sobie tak poklikać, co nie? No prosta sprawa, jedno albo drugie i wtedy macie najlepszy tutaj, co możecie mieć. No bo generalnie tutaj jak sobie szybko nawalacie, to naprawdę zobaczcie, jak te gemy szybko idą. Wydaje mi się, że druga kraina i tak wygrywa do szybszego zarabiania, więc tutaj polecam, a jeżeli chcecie
chcecie bardziej awczyć, takie doczekać dłużej, aż to rozbijecie, no to wtedy trzecia. Prosta sprawa. I widzowie, to nie jest koniec, ponieważ gemy w kopalni, no mam nadzieję, że zostaną jeszcze zbuffowane, bo aktualnie, mówiąc krótko, to nadal nie jest dobry sposób. W sensie, powiem tak, ogólnie, powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o zarabianie tutaj w kopalni, no to jest okej, ale naprawdę mogłoby być o wiele lepiej. No przecież to jest po prostu jakiś żart. Słuchajcie, jak macie nawet, podejdziemy sobie do Dakera i na pewno mam odpalone. Tak, to zobaczcie, ile dostanę z Dakera. 51 milionów za takie peciszki. Nie są to jakieś najlepsze pety, je można nawet w miarę dobrze dostać cenowo. I powiem wam, że do 51 milionów gemów za to, że nic nie robiłem, tylko 2 godzinki sobie na przykład na plazie bym handlował. I przy okazji handlowania na tej plazie, co 2 godzinki sobie odbieracie Dakera. I to podwójnie, bo jak dobrze wiecie, na hardkorze też to możecie odebrać, nie będę wam pokazywał, ale tam też dostaję z 50 milionów, więc generalnie mamy 100 milionów. Gdybym kupił upgrade'a na te sloty, to zapewne mógłbym jeszcze więcej sobie tego ogarnąć tak naprawdę. Czekajcie, ile one w ogóle kosztują? Nawet nie pamiętam tak szczerze. Zobaczmy sobie cenę 10 slotów więcej. Dobra widzowie, aż mi z tego wszystkiego wywaliło, ale macie najprostszy sposób, w sensie na kopalnię, która i tak nadal powinna zostać zbuffowana. Ile tutaj dostaniemy? 35 milionów widzowie. I to nie są najlepsze pety. Ja wkładam tutaj jakieś takie, wiecie, totalnie randomowe peciszki. Nie jest to niczym niesamowitym. Tutaj możemy sobie tego w sumie też dać. No i dajmy tutaj Liona o jakieś Klaue Axolotle. Tutaj możemy też to dać. No i ja wiem, możemy tego dać. Chociaż nie, no to bardziej hardkorowe powinienem dawać. Ale aktualnie, no nie mogę, bo mam... A nie, czekajcie, tutaj mam. Dobra, mam jednego. Tego miśka. I dajemy go. Nie pamiętam, jakie były, ale nieważne. Możemy sobie zupgrade'ować, czy nie możemy? Uwaga. Czy ta opcja została jakoś zbagowana. Dobra widzowie, nie dowiemy się, ile to kosztuje. W każdym razie, gdybym kupił jeszcze 10 kolejnych slotów, to pewnie zarabiałbym jeszcze więcej diamentów, a co za tym idzie, kopalnia byłaby jeszcze mniej opłacalna, bo dopóki kopalnia nie będzie na tyle zbuffowana, żeby była lepsza od Dakera, no to nie będzie się i tak opłacała. W sensie, jest ten najlepszy sposób, czyli ulepszajcie wszystko na te nowe upgrade'y, ale generalnie, no i tak się nie opłaca, mówiąc krótko. To, co się bardziej opłaca, to polecałbym wam sobie wejść tutaj, no i oczywiście wbić na generalnie Easter Event i albo na hardkorze, albo na normalu, bez różnicy tak naprawdę, ponieważ na obu światach, jak dajecie pety do Dakera, to mega dużo dostajecie coinów właśnie na ten nowy świąteczny świat i w tym momencie no jesteście w stanie otwierać, zobaczcie, nawet ludzie tutaj otwierają, jesteście w stanie zdobyć naprawdę dużo z tego, nawet jeżeli chodzi o mythicale, możecie sprzedawać sobie na plazie, w sensie te Easter Yeti, albo traficie huge'a i będziecie mega, mega do przodu, albo sobie traficie takiego właśnie Easter Yeti i też tego Easter Yeti poprzerabiacie na Rainbow i sobie sprzedacie na plazie. O wiele bardziej jest to nadal opłacalne, aniżeli takie, wiecie, robienie tutaj za pomocą, no po prostu jakby robienie tej kopalni. Więc tutaj naprawdę jest to tak słabe. No powinni to jeszcze bardziej zbagować, chciałem powiedzieć, zbuffować, no bo nie będzie to miało sensu i raczej nikt się tą kopalnią nie będzie interesował. Aczkolwiek najlepszy sposób wam pokazałem, ale i tak polecam bardziej plazę i po prostu otwieranie tych jajców, bo one są jak za darmo. Zobaczcie, nie mam hacekoidów tutaj. To po prostu jest odbieranie samego Dakera i te hacekoiny wpadają. Także mam nadzieję, że wam jakoś pomogłem. Do usłyszonka, zostawcie oczywiście swoje niki w komentarzach, ponieważ widzowie, za niki w komentarzach wysyłam peciszki. Właśnie to zrobimy, ja wam życzę tutaj miłego dnia, do usłyszonka i cześć.